Cześć, witajcie w drugim odcinku Tech Talku MTB. No, mówiłem wam ostatnio, że chciałbym, żeby ten format filmów pojawiał się też w równych odstępach czasu, to jak program cykliczny. No i mam nadzieję, że uda mi się tego dotrzymać. Ruszamy z drugim odcinkiem. Pod koniec poprzedniego filmu poprosiłem was o to, żebyście wysyłali jakieś swoje pytania techniczne, jakieś zagadnienia, które moglibyśmy tutaj poruszyć. No i cieszę się, bo kilka takich pytań wjechało na maila i nie tylko. Wybrałem sobie jedno, które moim zdaniem będzie interesujące dla was wielu, bo zajmiemy się tym, co można w rowerze wymienić. To w takim rowerze, który mniej więcej jest z takiej wyższej, średniej półki, a chodzi o rower Specialized Chisel Comp w wersji dwublatowej z napędem 2x10. I tak może pokrótce przygotowałem sobie specyfikację tego roweru, to może najpierw wam ją przedstawię. No i mamy tak, rama jest aluminiowa z hamulcami oczywiście tarczowymi i tutaj są osie Boost. Widelec to jest RockShox Judy Gold 29. Czy on ma manetkę? Pewnie w specu nie ma manetki, bo zawsze w specu są blokady na goleni. Przednia piasto Specialized, tylna piasto Specialized. Szprychy są stalowe, nierdzewne. Obręcze Stout XT29 25 mm. Opony Fast Track 60 TPI Tubliss Ready 29x23. Mechanizm korbowy Stout Pro 2x10, zębatki 36-22, manetki Shimano Deore na 10, przednia przerzutka Shimano Deore, downswing 2x10, tylna przerzutka Shimano XT Shadow Plus ze średnim wózkiem, kaseta Shimano Deore 11-36, łańcuch KMC X10, hamulce Shimano MT501, kierownica Specialized aluminiowa Mini Rise, szeroka na 750 mm, średnica 31,8, mostek też Specialized, 6 stopni gięcia, siodło, body geometry, Phenom Comp, rurki, pręty chromo i szerokość 143 mm i sztyca też aluminiowa i zacisk sztycy też speca, no i sztyca też jest speca. I napisał w sprawie tego roweru do mnie Sławek, który ma 1,70 m wzrostu, 70 chyba tam 4 albo 5 kg wagi i co ciekawe, on ten rower kupił w zeszłym roku i zaczął jakoś tak więcej jeździć dopiero w zeszłe wakacje, około sierpnia, i od tamtego czasu zdążył wystartować w 5 maratonach i w tym roku już wziął się za trochę więcej treningów, jeździ mniej więcej w zimę 2 razy w tygodniu, wtedy kiedy na to pozwala pogoda, a oprócz roweru także mówił, że biega i chodzi na siłownię. No także i oczywiście ma jeszcze za cel sobie bierze to, żeby w przyszłym roku wystartować większej ilości wyścigów, maratonów, ale prawdopodobnie będą to gdzieś tam wyścigi właśnie, bo on pochodzi z Pomorza, gdzieś w okolicy Trójmiasta i że to będą prawdopodobnie wyścigi, które tam się rozgrywają i jako taki swoją propozycję stwierdził, że myślał o tym, żeby na sam początek zacząć od zalania opon mlekiem i zmienić opony na Maxxisy Icony w tej najwyższy model Maxxisów Iconów. No i to jest tyle. I pytał o jakieś rady, co zmieniać i w jakiej kolejności zmieniać. No ja akurat kupując dawno temu swój rower mniej więcej, myślę, że przeszedłem przez podobną drogę co Sławek. Co prawda mój rower może, no, można go porównywać, bo co prawda miał karbonową ramę, ale też nie był to jakiś tam najwyższy model, jeśli chodzi o konfigurację tego roweru. No i chciałbym zacząć od tego, że postaram się jakby przedstawić kilka wersji, które można by tutaj założyć, oczywiście jeśli chodzi o budżet i o to, jak będzie ten rower dalej jeżdżony, no bo tutaj jakby scenariuszy może być bardzo, bardzo dużo. Po pierwsze, na pewno bym nie zmieniał ramy, dlatego że
gdzieś no, za ileś tam lat można by ewentualnie o tym myśleć, ale kiedy będzie można o tym myśleć, to prawdopodobnie będzie można też myśleć już o nowym rowerze, więc to jakby jest na razie bez sensu. Dlatego ja bym zaczął od takich tych mniejszych rzeczy, gdyby to był mój rower. Fajna jest tutaj ta sugestia, żeby zacząć właśnie od zalania opon mlekiem. Natomiast ja bym chyba na razie nie zmieniał tych opon na ikony, dlatego że wydaje mi się, że dosyć zbliżona charakterystyka jest między fast trackiem a ikonem. Może troszeczkę jest bardziej uniwersalny ikon. Natomiast jeśli mówimy o terenach takich trójmiejskich i tutaj na północnej Polsce i terenach w północnej Polsce, no to te fast tracki też to powinny ogarnąć. Fajnie, gdybyś miał możliwość na przykład kogoś pożyczyć rower z ikonami i się na tych ikonach przejechać, zalanych mlekiem najlepiej. Natomiast no, na próbę ja bym spróbował te koła, które masz, zalać i pojechać po prostu, pojeździć trochę na tych fast trackach. Może spróbuj to zrobić gdzieś na początku wiosny, 2-3 tygodnie tak pojeździsz, no to zobaczysz. Bo może tak być, że te fast tracki na przykład zalane mlekiem będą się spisywały znacznie lepiej, tym bardziej, że to jest szerokość 2-3, także no dużo tutaj jest, gdzie szukać przyczepności, mimo że tam nie ma jakiegoś hiper dużego bieżnika. A co do ikonów, to tak, to jest fajna opona, natomiast też trzeba by zauważyć to, że no mimo wszystko nie masz jakiegoś tam dużego stażu w jeżdżeniu na rowerze, a jeśli chodzi o dobre recenzje tej opony, to faktycznie te recenzje są dobre, natomiast często to są recenzje wydane przez osoby, które powiedzmy no, długo na rowerze jeżdżą. Na to też trzeba bardzo często patrzeć przy recenzjach właśnie opon, czy to jest, czy mówi ją osoba, która ma już duże doświadczenie, czy nie, bo po prostu u niektórych opon potrzeba mieć więcej jakichś tam umiejętności technicznych. Ja oczywiście tych umiejętności to by nie odbieram, bo możliwe, że je masz, natomiast no patrzę gdzieś tam po stażu twoim na rowerze górskim. I co jest jeszcze ważne z ikonami, no to jest fakt, że ten najwyższy model ikonów jest no, dosyć drogi. Nie wiem, jak ci się udaje je złapać w jakiej cenie, ale to za komplet może być prawdopodobnie około 300 zł, jeśli nie więcej. No a to jednak jest dosyć duży wydatek, który będzie można gdzieś na ten budżet roweru gdzie indziej przesunąć, jeśli się okaże na przykład, że te fast tracki są całkiem ok. To co trzeba sobie też jasno powiedzieć o rowerach Specialized, to jest to, że one są dosyć fajnie skonfigurowane, natomiast poszczególne komponenty są dosyć ciężkie i nie wiem, jaki tutaj miał być budżet, natomiast jeśli jest mowa o zalewaniu kół, no to jeśli już trochę pojeździsz na tych kołach i zobaczysz, że faktycznie to jest to, a gdzieś tam będziesz miał rezerwy w budżecie, no to pierwszy taki pierwszą taką większą inwestycję, jaką bym robił, to na pewno w koła. No bo tutaj i piasty Specialized i obręcze Specialized wypadają dosyć ciężkie, na pewno one są, bo to nigdy nie były jakieś ultra lekkie komponenty. I co bym na twoim miejscu zrobił? Zostawiłbym te koła, nie próbowałbym ich nigdzie sprzedawać, zostawiłbym je zalane mlekiem, złożył jakieś lżejsze koła, poszukał może obręczy Stance No Tubes w dobrej cenie, jakiś piast Shimano albo DT Swissa. No szprychy to już w zależności tam jakie w twoim serwisie będą, czy DT, czy jakieś Sapimy, czy coś innego, ale tutaj będzie można na pewno złożyć całkiem ciekawe koła, myślę, że w granicach tam 1000-1500 zł to powinno się zamknąć. Może no, nie muszą to być aż takie drugie koła, można pójść w jakieś bardziej budżetowe rozwiązania. W każdym razie tak czy inaczej powinno ci się udać znaleźć, mógłbyś na przykład skorzystać z jakichś obręczy WTB. Też są całkiem spoko, ja jeździłem na obręczach WTB.com i były świetne. I fajnie się spisywały, jeśli chodzi o zalanie mlekiem właśnie. W każdym bądź razie chciałbym powiedzieć to, że nie sprzedawałbym kół, które masz teraz fabrycznie w rowerze, zostawiłbym je jako koła takie właśnie treningowe, cięższe, a do startów zostawiłbym te drugie koła i to wtedy byłoby najlepsze rozwiązanie, bo nie zużywałbyś tak mocno tego sprzętu, a też wrażenie przy starcie jest dużo lepsze, jeśli ma się koła i treningowe i startowe, to jest bardzo fajne rozwiązanie.
Kolejna rzecz, jeśli chodzi właśnie o speca i o to, że w specach są dosyć ciężkie komponenty, wiem to, bo miałem długo kierownicę speca, to właśnie takie rzeczy jak sztyca, mostek i kierownica też bym wymienił nawet też na aluminiowe komponenty, bo tu w karbon bym raczej nie szedł. Próbowałbym wymiany na jakieś aluminiowe, lżejsze komponenty, czy to będą jakieś Ricoh'e, czy jakieś Force, czy Pro, czy cokolwiek innego. Oferta jest na rynku bardzo duża, czy coś może z rodzimych produktów firmy Ascent możesz znaleźć. I to będzie na pewno dużo lżejsze od tego, co masz. I myślę, że tutaj no, około 200-300 gram pewnie by dało radę z tego urwać. I będzie to na pewno też odczuwalne w rowerze. Jeśli chodzi o napęd, tutaj twój napęd to jest 2x10 z komponentami takiej mieszanki Deore i Deore XT. No i w tym wypadku na pewno po tym, jak już napęd będzie wyjechany, to wymieniłbym kasetę na jakiś wyższy model, ale najpierw spokojnie bym ją wykończył do końca. Nie ma co od razu rzucać się na jakiś wyższy model. Taki jest w tym rowerze, to trzeba go wyjeździć, nie marnować pieniędzy. I później, no nie wiem, może jakiś SLX albo XTEC, może jakiś w dobrym stanie używany XTR ewentualnie. To też zależy od tego, co by ci się udało wyrwać. Tak samo mógłbyś zobaczyć, jakie są różnice w cenach i w wadze przerzutki przedniej, bo też ona jest tutaj, widziałem chyba, tak, to jest przerzutka przednia, jest Deore, więc można by ją też spokojnie na SLX-a albo na XTK-a wymienić. Przerzutki przednie jakoś tak bardzo mocno się nie różnią ceną. One wagą też się nie będą bardzo różniły, to będą pewnie jakieś tam pojedyncze gramy różnicy. No natomiast myślę, że poczujesz różnicę, jeśli chodzi o to, jak będą one chodziły. Ja na początku swoim rowerze też miałem jakąś pozagrupową przerzutkę przednią albo Deorkę. Później miałem SLX-a i XTK-a, no i faktycznie ta pierwsza przerzutka, którą miałem, to ją było bardzo ciężko wyregulować. Często tam jakieś było zgrzytanie i tak dalej, a SLX i XTEC już fajnie ogarniał i to było naprawdę, no, to była duża ulga dla mnie, jak czułem, że ten napęd nie hałasuje. No tylnia przerzutka to jest XTEC, więc gitara, więc zostawiamy ją, niech sobie tam będzie. Łańcuch później, na jaki wymienisz, to tak naprawdę nie będzie robiło większej różnicy. No oczywiście fajnie by było jeździć na dwóch łańcuchach i co pewien czas go zmieniać, no to wtedy napęd będzie dłużej żywotny i będzie ci dłużej służył i to na pewno będzie też pomocne. No jeśli chodzi o hamulce, to też no, ty jakoś tak dużo nie ważysz, więc te MT501 pewnie dają sobie świetnie radę, natomiast jeśli chciałbyś, no to spróbuj może gdzieś na jakimś rowerze testowym sobie na hamulcach SLX-a pojeździć albo XTK-a. Jeśli czujesz, że to będzie dla ciebie jakaś duża różnica, to też bym tutaj szedł w wymianę tego komponentu, no bo jednak hamulce od Shimano, jeśli chodzi o SLX-a czy XTK-a, są naprawdę świetne i jeśli czujesz, że to da ci większy komfort jazdy, to jak najbardziej, nawet wcześniej od innych komponentów bym to wymienił, bo to jest dosyć istotny szczegół w rowerze. A jeśli chodzi o napęd jako taki, no bo tutaj ten napęd 2x10, to powiedzmy, że jest to gdzieś tam już kilka generacji napędu jakby nie na czasie, bo no teraz mamy już napędy 1x12, 1x11 i to, no to jest po prostu takie pytanie, jeśli ten napęd ci odpowiada i fajnie się na nim jeździ, no to ja bym go zostawił, nie zmieniał nic, a jeśli bym miał coś zmieniać, to tak naprawdę wtedy, kiedy poczujesz, że ciężko jest ci jakieś tam komponenty dobrać, kupić do tego roweru. No ewentualnie, jeśli już tam będziesz miał jakieś nadwyżki finansowe, to mógłbyś na przykład za rok, dwa pomyśleć o napędzie 1x11, 1x12, wtedy zyskasz trochę takiego spokoju, no bo nie masz tej przedniej przerzutki. U ciebie w rowerze są osie, u ciebie w rowerze są osie z technologią Boost, więc też nie będziesz miał problemu, żeby zrobić potem przejście na piasty shimanowskie na przykład, no ale właśnie to się tam wiąże z kolejnymi kosztami, więc no tutaj jest twoja decyzja, czy na przykład zostać przy tym napędzie 2x10, ewentualnie przejść na
1:11. Mógłbyś też zrobić konwersję za pomocą jakichś tam napędów takich kombinowanych na 1:10. Natomiast przy tym na 1:10, jakbyś musiał mieć większą kasetę, to pewnie nie byłoby tak różowo, jeśli chodzi o wyregulowanie przerzutki ze średnim wózkiem. Nie wiem, czy ona w ogóle by ogarniała jakąś taką kasetę o większej rozpiętości. Tu by trzeba było też serwisanta podpytać. No, ale tak by to generalnie wyglądało. Jeśli chodzi o zmianę amortyzatora, no to tutaj oczywiście pewnie fajnie by było mieć Foxa czy Rebę na przykład od RockShoxa albo Sida. No ale też w tym momencie to chyba jest najbardziej taki ciężki finansowo zakup, bo jednak te nowe widelce są dosyć drogie. A jeśli czujesz, że Judy dla ciebie jest ok i fajnie pracuje, no to myślę, że bym to zostawił. I tak jak mówię tutaj, we wszystkich zmianach, o których tutaj wspominałem, stosowałbym jakąś tam chronologię i jeśli chodzi, no, w pierwszej kolejności przy jakimś tam nakładzie budżetu, nawet kosztem oszczędności na innych rzeczach, skupiłbym się na kołach, bo to na pewno tobie da najwięcej takiej odczuwalnej wartości z jazdy będziesz miał z tej wymiany. A na pewno też pierwszym skokiem takim, który poczujesz, będzie to zalanie opon. I tak jak mówię, najpierw bym zalał tylko te fast tracki, a później bym myślał o zmianie na inne opony. No i wtedy najlepiej, gdybyś właśnie miał te dwa komplety kół. I myślę, że to by była taka na ten sezon twoja największa inwestycja i tak bym to zostawił. A jeśli miałbyś jakieś, mówię, luki w budżecie, takie wolne pieniądze, to można by pomyśleć o tych aluminiowych elementach, jak kierownica, mostek, sztyca. A w kolejnych latach, zgodnie z tym, jak będzie się dana część zużywała, to wtedy bym myślał o ewentualnych zmianach. I tak podobnie robiłem to w swoim rowerze i myślę, że kiedy miałem do czynienia z rowerem takim właśnie, bo Shizel, ten z 2019 roku, on w przecenach kosztuje jakieś tam 5,5, chyba 6 tysięcy, coś koło tego. No i myślę właśnie, że taki rower to jest całkiem spoko wybór w tych granicach, właśnie aluminiowy hardtail z całkiem dobrym osprzętem. To jest rower, który jest topowym rowerem dla kogoś, kto chce po prostu rekreacyjnie jeździć i ten rower będzie służył przez długie, długie lata. A z drugiej strony jest to bardzo fajna opcja na to, żeby mieć rower, na którym się złapie tego bakcyla do ścigania. Jeszcze nie wiemy, czy chcemy się ścigać, czy nie. I tak naprawdę przez kilka długich lat może ten rower nam służyć właśnie poprzez tam jakieś w kolejnych sezonach małe upgrade'y sprzętowe. No i tylko wyłącznie od nas zależy to, czy na przykład zainwestujemy w koła za 700, 800 do 1000 zł, czy będą to koła za 3000 zł. I możemy tak podobnie to stopniować przy każdym innym komponencie i tak naprawdę się okaże, że dojdziemy do jakiegoś high-endowego roweru, w którym tylko jest do wymiany rama. Dlatego tutaj też fajnie by było zachować taką pewną granicę, no bo inwestowanie tak bez dna w taki rower po, myślę, tak 4 latach już przestaje mieć, 4-5 latach przestaje mieć jakiś większy sens, bo wtedy już można pomyśleć o tym, że no tutaj już takie inwestycje, że tak naprawdę ten rower można dobrze sprzedać i iść w jakiś inny model. Ale tak jak mówiłem, moim zdaniem przy nakładzie na przestrzeni, nie wiem, 4 do 5 lat, 2,5-3 tysięcy złotych, można ten rower podnieść spokojnie o 2-3 poziomy do góry, tak w katalogu, jakby był dzisiaj, nie? Także na pewno lepsze koła mu dużo dadzą. Później bym go trochę odchudził, bo tak jak mówię, te specialized komponenty aluminiowe, no nie są jakieś tam ultra lekkie i to już będzie na pewno rower na, z samym tym, zmianą tylko tych rzeczy, to już będzie naprawdę rower na długie, długie lata i będzie się na nim pewno super jeździło w maratonach. No a później w związku z tym, że sprzęt będzie ulegał jakiegoś tam eksploatacji, to będzie trzeba i tak myśleć o wymianach, czy to będą tarcze hamulcowe, czy to będzie właśnie napęd, zębatki w korbie i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedy przyjdzie ten czas, że na przykład trzeba zmienić i tak
kasetę i zębatki w korbie, no to może się okazać, że faktycznie to będzie dobry moment na konwersję napędu. Zapomniałem o jeszcze jednej rzeczy, o monetkach. Tutaj monetki też są Shimano Deore. No i tutaj ta zmiana też może być odczuwalna, bo jednak te monetki z wyższych grup SLX i X-Tech pracują dużo fajniej, można o więcej naraz sobie przełączyć biegów. No więc myślę, że tak docelowo te SLX-y byłyby ok i to też nie będzie jakiś tam duży zakup, ale to też myślę, że przy okazji gdzieś tam zmian napędu można o tym pomyśleć, bo na razie na pewno te Deorki się fajnie sprawują. Ja sam przez długi czas jeździłem na Deorkach i to były no, bardzo fajne manetki. Także nie wiem, to są zmiany, o których ja bym myślał tak chronologicznie w pierwszej kolejności. Jeśli wy macie jakieś inne pomysły, to co byście w tym rowerze zmienili? Ja podrzucę specyfikację tego roweru w opisie, zerknijcie, jakie mielibyście inne pomysły na ten rower. I tutaj gdzieś podrzucę wam teraz adres mailowy, na który możecie ewentualnie też podsyłać pytania do kolejnych odcinków i sobie będziemy tak może trochę bardziej rozmawiali w komentarzach na temat sprzętu, rowerów i tak dalej. No dobrze, to by było tyle ode mnie. Widzę już na liczniku w aparacie, że trochę czasu wam tutaj zająłem. No cóż, dlatego pora kończyć. Jeśli to wideo wam się podobało, to pamiętajcie o łapce w górę. Jeśli nie macie jeszcze subskrypcji, to dawajcie subskrypcję. Udostępniajcie ten film i widzimy się w kolejnym TikToku. Do zobaczenia. Cześć.